Temat dzisiejszego nagrania to dziedziczenie dwóch cech według Mendla, czyli krzyżówka dwugenowa, i będę dzisiaj mówić o dominacji zupełnej. Na dzisiejszym nagraniu omówię, w jaki sposób są dziedziczone dwie cechy według Mendla, i dzisiaj zajmę się takimi cechami jak barwa nasion grochu oraz rodzaj powierzchni, czy jest to powierzchnia gładka, czy powierzchnia pomarszczona. Wykonując krzyżówkę, będę się opierać na prawach Mendla. Pierwsze prawo Mendla jest to prawo czystości gamet. W komórce diploidalnej znajduje się para alleli jednego genu, a podczas tworzenia się gamet do każdej z nich przechodzi losowo tylko jeden allel danej pary. Tak jak tutaj na rysunku z prawej strony, mamy tutaj parę chromosomów homologicznych i każdy chromosom ma jedną kopię genu, czyli jeden allel. Możemy mieć allel tutaj duże A i allel małe a. Każdy z tych alleli determinuje daną cechę. Przed właściwym podziałem mejotycznym dochodzi do podwojenia materiału genetycznego i w efekcie powstają cztery gamety, cztery komórki jajowe w naszym przypadku, które mają po jednym wariancie danego genu, czyli jednym allelu. Może być to wielkie A albo małe A, bo w tym przypadku komórkę macierzystą mieliśmy heterozygotyczną pod względem tej cechy. Podczas tworzenia się gamet, czyli komórek jajowych i plemników, dwie kopie każdego genu, które występują u rodziców, zostają rozdzielone, czyli ulegają segregacji, i w każdej z gamet znajduje się tylko jeden allel danego genu kodującego daną cechę, czyli jeden allel z danej pary. Po zapłodnieniu komórka potomna, ponieważ łączy się komórka jajowa z plemnikiem i powstaje zygota, i ta komórka potomna, czyli zygota, ma znów dwie kopie genu kodującego daną cechę, przy czym jedna ta kopia pochodzi od komórki jajowej, druga kopia pochodzi z materiału genetycznego plemnika, czyli połowa jest po jednym rodzicu, a druga połowa jest po drugim rodzicu, czyli po drugim organizmie potomnym. Cechy, dla których będę robić krzyżówkę, to barwa nasion grochu oraz rodzaj powierzchni, czy jest to powierzchnia gładka, czy powierzchnia pomarszczona. Jeżeli chodzi o kolor, o barwę nasion grochu, wyróżniamy tutaj dwa allele. Dominujący allel wielkie B jest to allel warunkujący barwę żółtą nasion grochu oraz małe B jest to allel recesywny warunkujący barwę zieloną nasion grochu. Drugą cechą jest to rodzaj powierzchni nasion grochu. Allel wielkie D, allel dominujący, jest to allel, który warunkuje gładką powierzchnię nasion, natomiast małe D jest to allel recesywny i ten allel warunkuje pomarszczoną powierzchnię nasion grochu. Jeśli chciałabym zrobić krzyżówkę oddzielnie dla każdej z tych cech, to wtedy miałabym dwie krzyżówki jednogenowe. Będę to też robić na innym nagraniu, pokażę Ci, jak zrobić krzyżówkę jednogenową właśnie dla tego przykładu, dla każdego z tych przykładów, czyli albo dotyczącą alleli warunkujących barwę nasion grochu, albo dotyczącą rodzaju powierzchni nasion. Natomiast dzisiaj zrobimy krzyżówkę dwugenową i jeżeli chodzi o krzyżówkę dwugenową, to tutaj będziemy mieć u organizmów rodzicielskich cztery warianty, zarówno u płci żeńskiej, jak i u płci męskiej, czyli łącznie wyjdzie nam 16 wariantów genotypów u organizmów potomnych. Jak będą wyglądały te nasze organizmy potomne? Przypominam, że allele to było wielkie B, czyli allel warunkujący barwę żółtą nasion grochu, małe B, czyli allel warunkujący barwę zieloną nasion, wielkie D, czyli allel warunkujący gładką powierzchnię nasion oraz małe D, czyli allel warunkujący pomarszczoną powierzchnię nasion. I jak będą teraz wyglądały nasiona organizmów potomnych? Otóż mogą one być żółte i gładkie, mogą być zielone i gładkie, mogą być żółte i pomarszczone i mogą być zielone i pomarszczone. Tak te organizmy będą wyglądać fenotypowo. Gamety będą zawierać jeden z czterech wariantów. Pierwszy wariant to wielkie B i wielkie D, czyli organizmy, które mają allele warunkujące nasiona żółte i gładkie. Kolejny wariant to małe B i wielkie D, czyli allele warunkujące występowanie nasion zielonych i gładkich, czyli tutaj tych drugich. Kolejny wariant to małe B i małe D, czyli allele warunkujące nasiona zielone i pomarszczone, te tutaj na końcu z prawej strony, oraz ostatni wariant wielkie B i małe D, czyli allele warunkujące występowanie nasion żółtych i pomarszczonych.
Teraz pokażę Ci, jak wykonać tą krzyżówkę. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli chodzi o genotyp gamet, to mamy cztery warianty u każdego z organizmów rodzicielskich. I tutaj teraz pokażę Ci, tak, ponieważ tutaj u jednego organizmu, organizmu matki i organizmu ojca, będziemy mieć takie same warianty. Oczywiście organizmy rodzicielskie wyjściowe były heterozygotami pod względem obu tych cech, więc dlatego mamy te wszystkie cztery możliwe warianty w obu przypadkach. Czyli zarówno organizm matki, jak i organizm ojca, czyli płci żeńskiej i płci męskiej, one miały oba allele danych genów, czyli zarówno miały wielkie B, jak i małe B oraz wielkie D, jak i małe D. Gamety, które powstały z organizmów rodzicielskich. Tutaj mamy komórki jajowe w górnej części i tutaj mamy cztery warianty. Natomiast takie same warianty genotypów są w przypadku plemników. Czyli i w komórkach jajowych, i w plemnikach występuje jeden z czterech wariantów połączenia tutaj tych alleli. Teraz jak wykonać taką krzyżówkę? Tutaj mamy organizm rodzicielski i tutaj mamy wielkie B. Tutaj również od tego organizmu rodzicielskiego zygota dziedziczy wielkie B. Czyli tutaj w tym przypadku organizm, który powstanie z połączenia tych dwóch komórek, tych dwóch gamet, czyli komórki jajowej i plemnika, i tutaj powstanie zygota, która będzie miała dwa wielkie B i dwa wielkie D, czyli te allele. I będzie to wyglądało w ten sposób dla alleli warunkujących barwę oraz dla alleli warunkujących pomarszczenie lub jego brak. Oczywiście mam tutaj na myśli pomarszczenie nasion. Tak wygląda pierwszy osobnik potomny. Tak wygląda, a właściwie taki ma genotyp. Teraz drugi osobnik i wezmę też tutaj osobniki, które mają taki sam zestaw cech, taki sam zestaw alleli. I zobacz, tutaj mamy małe B, wielkie D i tutaj też mamy małe B, wielkie D, czyli na przecięciu w tej kratce będzie dwa małe B i dwa wielkie D. Czyli już tutaj robię krzyżówkę. O, tutaj na przecięciu, musisz uważać, zawsze to było na przecięciu się tych dwóch kratek, ponieważ właśnie na tym to polega. I żeby było mi łatwiej, szybciej, to wezmę tutaj parę alleli dominujących D, gotową. Teraz kolejną zrobimy tutaj, zrobimy na przecięciu, czyli mamy małe B i małe D i to samo jest tutaj, czyli w tej kratce tutaj od dołu będzie dwa razy to samo. I to samo z D. I ostatni wariant. Tutaj, jeżeli chodzi o połączenie się gamet, które mają takie same allele, czyli mamy wielkie B i małe D, czyli tutaj w tej ostatniej kratce na dole w prawym dolnym rogu będzie homozygota pod względem tych dwóch cech. Przy czym jedna homozygota pod względem B będzie dominująca, natomiast pod względem D będzie recesywna. I ja tutaj pomogę sobie tymi poprzednimi symbolami, które już tutaj wkleiłam. O. Ja zawsze Ci polecam na początku zrobić tą przekątną. Tutaj są homozygoty pod względem danej cechy, tutaj zawsze wyjdą te homozygoty, czy są to homozygoty dominujące, czy homozygoty recesywne, to one tutaj powstaną na tej przekątnej.
Natomiast teraz będziemy mieć różne warianty, czyli będą heterozygoty. I teraz tak, mamy tutaj komórkę jajową, która jest gametą organizmu rodzicielskiego żeńskiego i mamy plemnik, czyli gametę, która pochodzi od organizmu rodzicielskiego męskiego. I teraz zobacz, tutaj na przecięciu się tych kratek, tu jest pierwsza kratka i druga, powstanie heterozygota pod względem B. Czyli będzie tutaj w tym przypadku wielkie B i małe B. Oraz mamy tutaj dwa wielkie D, czyli pod względem cechy D ta komórka potomna, ta zygota jest homozygotą dominującą. Teraz zobacz tutaj. Tutaj radzę Ci przejść teraz po tej stronie, ponieważ zobacz, tutaj mamy też wielkie B, małe B i wielkie D, czyli właściwie możemy skopiować ten genotyp stąd. Dlatego najlepiej właśnie iść w ten sposób. Teraz kolejna opcja to taka, że mamy od komórki jajowej mamy wielkie B i wielkie D, od plemnika mamy małe B i małe D, czyli znowu. To samo to sobie tutaj skopiuję, ponieważ to już mam. Natomiast tu jest wielkie D i jednocześnie małe D. Więc wygląda to w ten sposób. Teraz podobny wariant będzie tutaj, czyli zobacz, tutaj będzie wielkie B, małe b, wielkie d i małe d, czyli to też kopiuję. Już mam tutaj gotowy genotyp kolejnego osobnika. Czyli wielkie b, małe b, wielkie d, małe d. I teraz tak, gdzie to się jeszcze może powtórzyć? Zobacz tutaj, mogę to skopiować po raz kolejny, ponieważ tutaj od komórki jajowej idzie wielkie b, tutaj od plemnika idzie małe b i tutaj od plemnika wielkie d i małe d. Zgodnie z zasadami Mendla najpierw zapisujemy allel dominujący, dlatego też tutaj zapis będzie taki sam jak tutaj, mimo że te allele pochodziły od innych organizmów rodzicielskich, od innych komórek, od innych gamet, niż w tym drugim przypadku, natomiast tutaj zawsze zapisujemy wielkie litery na początek, a dopiero potem małe. Teraz tak, kolejna krzyżówka, wielkie B, małe B, wielkie D, małe d, czyli tutaj również mogę wkleić. I teraz co mi zostało? Tu mam małe b, małe d, tu mam też małe b i wielkie d, czyli mam dwa razy małe b i tu mam wielkie d i małe d i oczywiście one pochodzą z gamet, czyli z komórki jajowej i z plemnika. Natomiast ja sobie już tutaj skopiuję, żeby było mi łatwiej, czyli wielkie D, małe D. Kolejna opcja, mamy małe B i znowu wielkie D, małe D, więc kopiuję to w ten sposób. Na pewno można poobserwować, jak się te krzyżówki robi i można by, że tak powiem, zrobić to automatycznie po części. Niemniej jednak lepiej się trochę przyłożyć, bo naprawdę można się czasem łatwo pomylić, a są to bardzo proste rzeczy. I teraz zobacz, tutaj jeżeli mamy o ten organizm potomny, to mamy dwa wielkie B i wielkie D i małe D. Czyli mamy dwa wielkie B i wielkie D, małe D. Teraz kolejny organizm potomny, który jest tutaj, ta wolna kratka, czyli wielkie B, małe B i dwa razy małe D. Czyli wielkie B i małe B w tym organizmie potomnym i dwa razy małe D, czyli homozygota pod względem cechy D. I ostatnie dwa, czyli wielkie B, i wielkie D i małe D. Czyli tak samo jest jak tutaj.
więc kopiuję tu. Na koniec ta pusta kratka, wielkie B, małe B i dwa małe D. Ja zawsze patrzę, gdzie to się powtarza, żebym już nie kopiowała. Szkoda czasu na nagraniu. Natomiast ta krzyżówka wygląda w ten sposób. I teraz zobacz, powstał jeden genotyp, wielkie B razy 2 i wielkie D razy 2. Do tego powstały dwa genotypy, które mają wielkie B i małe B, czyli te dwa tutaj w pobliżu. Tutaj teraz je pokazuję. I one mają dodatkowo dwa wielkie D. Powstały również genotypy, które mają dwa wielkie B i wielkie D i małe D, czyli te tutaj. Oraz cztery genotypy, które są heterozygotami pod względem obu tych cech. Czyli tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, tutaj mamy trzeci i tu mamy czwarty, czyli cztery te genotypy. Następnie druga grupa to genotypy, w których są małe d. Czyli tutaj mieliśmy wielkie B i dwa małe d. I taki genotyp jest jeden, to jest ten tutaj. Oraz dwa genotypy, które są heterozygotą, jeżeli chodzi o cechę B, czyli mamy wielkie B, małe b i dwa razy małe d. Czyli mamy ten genotyp tutaj i genotyp tutaj. Kolejna grupa. Kiedy jest małe b i wielkie d. Czyli mamy jeden genotyp, który ma dwa małe b i dwa duże d oraz dwa genotypy, które mają dwa małe b i jedno wielkie d i jedno małe d. Czyli pokażę Ci, to jest tutaj ten genotyp oraz ten tutaj. Ostatnim genotypem jest jedna homozygota recesywna pod względem obu tych cech, czyli dwa małe b i dwa małe d. I teraz po co Ci to pokazuję? Ponieważ na krzyżówce genotypy wyglądają w ten sposób. Czyli zobacz, mamy ileś rodzajów genotypów, które powstały u organizmów potomnych, czyli ileś wariantów. Tutaj mamy, zobacz, jeden genotyp mamy taki, dwa genotypy takie, dwa takie, cztery takie i tak dalej. Natomiast zauważ, że jeżeli chodzi o fenotyp, to tych fenotypów będzie znacznie mniej. Dlaczego? Dlatego, że zarówno genotyp, który ma allele dominujące wielkie B i allele dominujące wielkie D, jak również heterozygoty pod względem danej cech, które mają zarówno wielkie B, jak i małe B i wielkie D, jak i małe D, one będą dawały fenotyp, który będzie wyglądał następująco, że nasiona będą żółte i gładkie. Czyli fenotypów będzie znacznie mniej niż genotypów. Podobnie jest w przypadku wielkich B i małych D. I tutaj, czy mamy oba wielkie B, czy mamy jedno duże B, jedno małe, to nasiona będą żółte i pomarszczone. I takich nasion będziemy mieć trzy. Kolejna grupa to genotypy, które mają zawsze małe B oraz mają małe lub duże D. I wtedy fenotypowo te nasiona będą wyglądały w ten sposób, że będą one zielone i gładkie. I ostatni, homozygota recesywna pod względem obu cech. I ten genotyp warunkuje fenotyp, który wygląda następująco, czyli nasiona są zielone i pomarszczone. Jeżeli więc chodzi o rozkład genotypu, to mamy następujący rozkład. 1 do 2, do 2, do 4, do 1, do 2, do 1, do 2, do 1. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład fenotypu, to mamy 9 do 3, do 3, do 1. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wariantów genotypu mamy znacznie więcej niż wariantów fenotypu, dlatego że mamy do czynienia z dominacją zupełną, a dominacja zupełna polega na tym, że allel dominujący maskuje występowanie allelu recesywnego, więc zarówno heterozygoty pod względem danej cechy, jak i homozygoty dominujące, one wyglądają tak samo i w tym przypadku nasiona grochu będą zawsze żółte i gładkie. Czyli jeżeli będziemy mieli chociaż jeden allel, który jest dominujący pod względem obu tych cech, natomiast nasiona zielone i pomarszczone będą zawsze tylko w przypadku homozygoty. Przy okazji omawiania tego tematu chciałam Ci zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która jest niezwykle istotna. Ponieważ ta tabela, ona przedstawia wszystkie możliwe warianty, jakie mogą wystąpić w komórkach potomnych.
Czyli jeżeli mamy organizmy macierzyste, które są heterozygotami pod względem obu tych cech, mamy tutaj B i D, czyli cecha koloru nasion żółtych czy zielonych oraz rodzaj pomarszczenia lub jego brak, to wtedy mamy organizmy potomne, które mogą mieć określone cechy i te cechy są określone w tej tabeli. Natomiast co jest w przypadku, jeżeli byśmy mieli 16 organizmów potomnych, czyli mamy 16 osobników potomnych? Czy one rzeczywiście będą miały wszystkie genotypy i fenotypy z tej tabeli? Otóż nie. Może być tak, że jakimś trafem, że po prostu dane organizmy potomne, jeżeli będzie ich na przykład 16, ten rozkład genotypu będzie taki jak tutaj. Natomiast rozkład fenotypu będzie taki jak tutaj, czyli 9 do 3, do 3 do 1. Natomiast wcale nie musi tak być. Może być tak, że organizmy potomne wszystkie będą miały nasiona żółte i gładkie. Może być tak, że wszystkie organizmy jakimś strafem będą miały nasiona zielone i pomarszczone i będą homozygotami pod względem obu tych cech, homozygotami recesywnymi. Więc pamiętaj o tym, że dziedziczenie zawsze jest losowe. I to jest tak, jakbyś rzucała kostką. Mamy na kostce od 1 do 6 oczek. I słuchaj, jeżeli ty za pierwszym razem wyrzucisz 6 oczek, to czy za drugim razem nie możesz wyrzucić 6 ponownie? Otóż możesz. O to mi chodzi, że to nie jest tak, że ten rozkład fenotypu i genotypu, on się odnosi akurat konkretnie do każdego przypadku. To jest po prostu przykładowe, jak statystycznie na dużej grupie, jak ten rozkład genotypu i fenotypu wygląda. I to odnosi się do wszystkich możliwych opcji zestawienia właśnie tych dwóch genów. Natomiast dziedziczenie jest w pełni losowe i może być tak, że na przykład wypadnie 9 razy 6, 3 razy 5, 3 razy 4 i 1 raz 3 i wtedy powiedzmy mamy zachowany jakiś tam nasz rozkład statystycznie, rozkład genotypu i fenotypu. Natomiast może być też tak, że na przykład wypadnie 16 razy 6, albo wypadnie 16 razy 1, albo wypadnie 8 razy 6, 8 razy 5. I tak też może być. Czyli za każdym razem, jeżeli mamy osobnika potomnego, to za każdym razem ten genotyp, który on będzie miał, on jest wybierany, w cudzysłowie wybierany, z tej całej tabeli. Czyli nie jest tak, że jeżeli osobnik potomny jeden miał 2 razy wielkie B i 2 razy wielkie D, to jego rodzeństwo już nie może mieć takiego genotypu. Bo owszem, może. Nawet w całe rodzeństwo, nawet jeżeli by było 200 osobników, teoretycznie może mieć taki genotyp. Więc na to zwróć uwagę. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz pod tym filmem, postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Oczywiście będę też nagrywać kolejne zadania, jeżeli chodzi o krzyżówki jedno- i dwugenowe.